Witajcie wszyscy. Z tej strony znowu Starkej. I widzimy się w portalu. Siedziałem nad tym zagadką dosyć długo, aż w końcu przypomniałem sobie o jednym dosyć istotnym szczególiku. Zepsułem. Dobra, nieważne. Właśnie się tym zajmę. Otóż patrzcie. Teraz. No nie. Cię nie udało. Bo trochę się za bardzo pośpieszyłem. No nie. Trochę czasu minęło, od kiedy ostatnio grałem, ale żeby nie było, jestem świadom rozwiązania. Odkryłem je dosłownie jakieś 2 minuty temu, kiedy siadałem do... Chciałem usiąść do nagrywania tego odcinka. Dostałem odpowiedzi, że jakiś kontrol przy czymś, ten przy skakaniu, wyższy skok czy coś, ale nie działa. Więc albo ja nie umiem to wszystko, albo naprawdę nie działa. Teraz pokażę wam, jakie jest rozwiązanie. Przegam, było banalnie proste. Pomarańczowy, czyli niebieski. I już. Po wszystkim. No bo oczywiście prawie, bo tam jeszcze coś trzeba było chyba zrobić, ale pewnie nie jestem. Chyba tam... Czemu ja nie zniszczyłem tej kamery? Może mi coś powiedzieć? Dobra, nieważne. Co było tutaj, bo już nie pamiętam. Chyba coś istotnego, ale... Co, na co, po co, to ja nie wiem. Wygląda na to, że już nic takiego. Dobra. Skoro już wiem, jak to rozwiązać, to teraz najlepiej byłoby po prostu wyjść stąd i no nie wiem... postępować naprzód z fabułą, bo jednak chciałbym ukończyć się już jak najszybciej portale i mieć... tym razem już pełną... A dobra, pamiętam, to było właśnie do uruchomienia tego. No ale kontynuując, no pełnoprawną, pierwszą, kończoną serię. Bo Sekiro, powiem szczerze, po odcinku, który był ostatnio... No nie zapowiada się, żeby mi się miało udać szybko je ukończyć. No a ogólnie mówiąc... Poza Sekiro i Portalem póki co nie mam chyba żadnej innej gry. Taki... No, no ale dobra. Ej. Te. A. Dobra, w ten sposób będzie chyba bezpieczniej. Jeśli mam tak zrobić. A nie, dobra. Jakie fajne skoki. Dobra. Ale nie ma co się bawić, idziemy dalej po prostu. Pospadamy sobie. Nie wiem po co, ale... Ale tak. Nie wiem na co, żebym to zrobił, ale... No ale niech będzie, że tak. Bo to w sumie będzie potrzebne. W jakiś sposób chyba. Tak będzie. Czyli nawet wyczułem, co będzie tutaj konieczne do zrobienia, tylko... Takie pytanie, jak ja to mam zrobić? Chyba, że w ten sposób w sumie. Aha. Tak. Dobra, już chyba widzę. Dobra. I to jest pomarańczowe. Tam. Niebieskie. Mam nadzieję, że nie zepsuję. Dobra, teraz znowu pomarańczowe. Wow, szybko przyszło. Okej. Teraz... Oje. Dobra, teraz niebieskie... Tam. Się nie udało.
Niebieskie, szybko, szybko. Dobra, jest, 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 jest. Well done. Be advised that the next test requires exposure to uninsulated electrical parts that may be dangerous under certain conditions. For more information, please attend an Enrichment Center Electrical Safety Seminar. GLaDOS, GLaDOS. Nie chcę nic mówić, ale zbliżamy się w sumie pomału do... Można powiedzieć, że chyba połowy portala. Iść się nie mylę. Dobra. Na szczęście nie wykrzaczyła gra. Welcome to the final test. When you are done, you will drop the device in the equipment recovery annex. Enrichment center regulations require both hands to be empty before any cake. I tutaj ogólnie, jeśli ktokolwiek, jeśli ktoś wyłapał w angielskiej wersji, nie było, że coś tam będzie i ciasto, tylko you will be baked and there will be cake, czy coś takiego. Inaczej mówiąc, w angielskiej wersji bezpośrednio mówili, co nas czeka. Taki malutki spoiler, wybaczcie, ale chciałem po prostu pokazać wspaniałość angielskiej wersji ponad wersję polską, czy rozproszczoną, że jednak. Czy mi właśnie odjechało? Ja. Po prostu jednak to spuszczenie nie do końca adekwatnie wykonano. Może w ten sposób szybciej wróci. No więc tak, dla tych, którzy nie wiedzą, co to oznacza you will be baked and there will be cake. Czegoś tak, nie będę mówił prawidłowo, bo nie chce mi się. Tak, pokrótce. Zostaniesz upieczony i będzie ciasto. Tak mówiąc, no w największym uproszczeniu. Dziwne, że mi się to udało. Zepsułem? Mam nadzieję, że nie zepsułem. Okej, dobra. Jeszcze tylko dwie kamery gdzieś może mnie ominęły. Dobra, jest, jest. Congratulations. The test is now over. All aperture technologies remain safely operational up to 4000 degrees Kelvin. Rest assured that there is absolutely no chance of a dangerous equipment malfunction prior to your victory incandescence. Thank you for participating in this aperture science computer-aided enrichment activity. Goodbye. Damn. To mówi ta prawda o naszym wspaniałym cieście. Ja na szczęście... No nie wierzę, nie wierzę. Ja nie trafiłem w portale, naprawdę. Dobra, tym razem mnie się uda. No, hyc. Dobra. We are pleased that you made it through the final challenge where we pretended we were going to murder you. We are very, very happy for your success. We are throwing a party in honor of your tremendous success. Place the device on the ground, then lie on your stomach with your arms at your sides. A party associate will arrive shortly to collect you for your party. Make no further attempt to leave the testing area. Assume the party escort submission position or you will miss the party. Nie pamiętam, czy tak trzeba było, ale chyba się udało. Jej, tak, udało się. Bo szczerze nie pamiętałem do... No jasne. Dacie komu skody.
Nie, ale powiem szczerze, nie pamiętałem, co dokładnie trzeba było zrobić. Wygląda, jakby działały. O, działałem nawet. Dobra. Wow, 10 minut mamy, a ja już coś zrobiłem. O, dobra. Jednak nie jestem aż taki ślepy, jakby mógł być. No wiecie, no, ze mną wszystkiego można się spodziewać. Wiem, że tak mogę się wydawać zaspany, czy coś, tak mało gadać w ogóle, ale... Nie będę ukrywał, nagrywam to naprawdę już w porach nocnych, przynajmniej dla mnie. Gdzie po co ja tu przylazłem? Był to jakiś większy powód? Niebezpiecznie. Nie no, wydaje mi się, że coś tu było. Ale nie no, oczywiście za dobrze mi już poszło, to musi nagle przyjść zaćma. Proszę to w ten sposób, po prostu najprościej w świecie. Trzeba chytnąć, o tak. O, się udało. Tu jest coś ciekawego, czy no, w drugą stronę? Aha. I że chyba dobrze. Jeśli dobrze polazłem, to tam niebieski. A wiecie co, pójdę jeszcze zobaczyć ten pokoik. Tak dawno grałem. W sumie mówię, to było tyle tam, że prawie nic nie pamiętam. No dobra. Nie będę kłamał, że prawie nic, bo trochę kojarzę z tego, jak byłem, wprost powiem, Helga grała w portale, jak się śmiałem i w ogóle ona mi też to wypominała. Pokoik. Jakby ktoś obserwował, no może nie. I tajemniczo nie znane nikomu skrypty i w ogóle. Kolejny pokoik. I które teraz oczywiście mogę otworzyć, no ale nie wiem po co. Tak ogólnie mówiąc, dużo rzeczy. Po to, że tu nie było trybu biegania. Nie to co w dwójce. I oczywiście uprzedzając jakieś informacje, kolejne pytania, bo już dostałem takie jedno, ale tam w sumie to wtedy było pierwsze i nikt nie był pewien. Tak, będzie u mnie portal dwójka. Może nawet ten tak zwany... koopowa przygoda. Wszystko zależy tak naprawdę od ludzi. Jeśli znajdę sobie ludzia, który będzie ze mną chciał mordować. O nie. Lecę tubą z kostkami. Ciekawe dokąd. It was a fun test, and we're all impressed at how much you won. The test is over. Come back. Ja naprawdę już nie wiem, czy coś, żebym wziął i zepsuł? Czy wszystko jest w porządku i tylko nie pamiętam, co trzeba zrobić. To nie, no raczej niczego bym nie mógł zepsuć w takiej sytuacji. Oczywiście. To co normalny człowiek zrobi? No oczywiście, że będzie w ten sposób skakał. Dalej, tym ciastem próbuję mi przekupić. A teraz powiem ci takie magiczne coś, GLaDOS. Nie mam ochoty na ciasto. Dobra. A, tak. Tutaj czy tam? Dobra, chyba żebym znalazł.
Muszę dostać na ten tłok, w ten sposób tam będę mógł wtedy... A żeby się na niego dostać, to trzeba iść inaczej. W sumie już nawet widać, jak trzeba będzie pójść. Chyba widać. Nie no, że 15 minut, a już mam taki postęp. Jest, dobra. Nie, wiecie co, nie naprawdę, dzisiaj nie wierzę w swój intelekt. To wszystko zapamiętałem jako dużo trudniejsze niż teraz. Jest. Dobra. Dobra. Au. Godzina taka, że ja normalnie o tej godzinie to już mózga mam wyłączonego. A mimo wszystko, proszę, jakimś cudem ogarniam granie w portale. O, minimalnie zabrakło. A. Czytywanie, pięknie. A no zapomniałem, w końcu jakoś trzeba teraz doczytywać poziomy. Dobra, oczywiście tam jest kolejna zagadka. Teraz warto byłoby się przyjrzeć temu. No ja sobie zapomniałem, że tutaj prawie wszystko będzie pozamykane. No ale dobra, taki urok gry. Teraz tak. Na który tłok mogę wskoczyć? Prawdopodobnie na wszystkie. Nie trzeba tutaj za dużo myśleć, tylko wziąć ten i tyle. Też znając życie, co nie, to byłoby zbyt proste. No te. Zbyt proste, a znalazłem prawdziwie proste rozwiązanie. E, dobra. Nawet już są jakieś sekrety, ja chcę po prostu ukończyć grę. Z naciskami nie będę się teraz jakoś wielce przejmował. Najprościej w świecie, no... Ty mnie zgniecie tak czy siak, rozumiem. A, no tak, w ten sposób. A, czyli to jest tego. A, okej, dobra, już widzę jeszcze jedną właściwość. Po raz kolejny marudzić. Teraz tak trzeba to zrobić. Dobra, to teraz niebieski gdzieś tam. Nawet nie pomyliłem kolorów. A co się dziwi, nie jestem już taki daltonista. Nie.
Dobra, niech tam będzie niebieski. Tak, tam. Tam potrzebuję niebieskiego. Gotowy? I teraz co dalej? Okej, okay, dobra. Niebieski. Nawet tutaj już może być. Wow. Nie, wybaczcie, jeszcze naprawdę zapominam. Późna godzina. Ale nie będę ukrywał, jesteśmy coraz bliżej końca. Jak można się spodziewać, wracamy w to miejsce. Chyba, że znowu coś zepsułem. Wiecie, no nie słuchajcie mnie z tym gadaniem o zepsuciu, ale po prostu jak podejrzewam, że... Nie wiem, co tutaj zrobić. No tak, pomyślę sobie o tym już na spokojnie, bo mamy 20 minut, nawet 21. Także jakieś takie minimum odcinkowe jest, także... No jest późno, mi się chce spać. No i do zobaczenia już w kolejnych odcinkach z portala. Trzymajcie się. Hej.